Jego Ekscelencjo Księże Biskupie, Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. Po raz 9 spotykamy się przy wspólnej gminnej Wigilii. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w naszych dotychczasowych uroczystościach uczestniczyli tak znakomici dostojnicy. W 2004 roku, w roku, w którym wybudowaliśmy obiekt sportowy, ten, w którym jesteśmy, przeżywaliśmy pierwszą Wigilię. Dokonywaliśmy odbioru tego obiektu, było poświęcenie tego obiektu. Uczestniczył z nami Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Wielgus. W 2009 roku obecny był tutaj biskup Piotr Libera. Pamiętam ten 2009 rok, jak tutaj wspaniała rywalizacja była rad sołeckich, to znaczy rywalizacja taka, bardzo fajna rywalizacja, że wszyscy byli zwycięzcami, przygotowane były potrawy wigilijne. To była piękna uroczystość, w której uczestniczył biskup Piotr Libera. A dzisiaj cieszymy się z tego, że jest z nami Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Marcinkowski. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo dziękujemy, że przyjęliście dzisiejsze nasze zaproszenie, że ten wieczór spędzimy wspólnie, a jest to czas szczególny. Jest to czas, kiedy wspólnie śpiewamy kolędy, kiedy łamiemy się opłatkiem, a nade wszystko z całego serca składamy sobie najserdeczniejsze życzenia. Drodzy Państwo, w imieniu Rady Gminy, w imieniu własnym, chciałbym życzyć Państwu z okazji zbliżających się świąt wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. Życzę, aby zbliżające się święta były dla Państwa ciepłe, rodzinne i niezapomniane. Życzę również, żeby zbliżający się 2013 rok spełnił wszelkie Państwa oczekiwania. Ja chciałbym też dołączyć się do życzeń, życzyć wszystkim tutaj obecnym, Waszym rodzinom, jak najlepsze życzenia świąteczne, zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych świąt i udanego 2013 roku. Bardzo dziękuję.